W tym nagraniu zajmiemy się takim zagadnieniem jak promień atomowy. Z lekcji matematyki albo też z nagrań dotyczących matematyki wiesz, że promień to odcinek łączący środek koła, okręgu lub kuli, albo też sfery z dowolnym punktem położonym na jej brzegu. Długość tego odcinka to promień tego okręgu. Kiedy spojrzymy na atom zgodnie z koncepcją Bohra, to możemy sobie go wyobrazić w pewnym przybliżeniu jako kulę elektronów z jądrem w środku. Jeśli tak zwizualizujemy sobie atom, to jego promień jest umowną odległością najdalej położonych elektronów od jądra tego atomu. Jednak wiesz już, że w rzeczywistości powłoki elektronowe nie są okręgami, po których krążą elektrony. Elektrony znajdują się na podpowłokach i sprawa promienia atomowego nie jest już tak klarowna. Zgodnie z prawem nieoznaczoności Heisenberga nie jesteśmy w stanie dokładnie określić, gdzie znajduje się poruszający się elektron. Istnieje tylko pewne prawdopodobieństwo, że na podpowłoce S elektron jest tutaj. Jednak może być on tutaj czy też tutaj. Orbitale, na których znajdują się elektrony, nie mają ściśle określonej krawędzi. A co za tym idzie, nie jesteśmy w stanie wyznaczyć w taki prosty sposób odcinka mówiącego nam, to jest promień atomu. Promień atomowy pierwiastka definiuje się jako połowę odległości między środkami sąsiednich atomów. Jeżeli pierwiastek jest metalem, chodzi o odległości między środkami sąsiednich atomów w fazie stałej. Ponieważ odległość między sąsiednimi jądrami miedzi w fazie stałej wynosi 256 pikometrów, przypomnę Ci, że 1 pikometr to jest 10 do minus 12 metra, albo też 1 pikometr to 1/100 angstrema. To promień atomowy miedzi wynosi 256 podzielić na 2, czyli 128 pikometrów, czyli 1,28 angstrema. Jest to promień metaliczny. Jeżeli pierwiastek jest niemetalem, chodzi o odległość między środkami atomów połączonych wiązaniem chemicznym. Połowę tej odległości nazywa się także promieniem kowalencyjnym pierwiastka. Odległość pomiędzy jądrami atomów w cząsteczce tlenu wynosi 132 pikometry, stąd promień atomowy kowalencyjny wynosi 66 pikometrów, czyli 0,66 angstrema. Skoro wiemy już, czym jest promień atomowy, to zastanówmy się, jak zmienia się jego wartość dla atomów różnych pierwiastków. Najpierw zastanówmy się, jak zmienia się długość promienia atomowego wraz ze wzrostem numeru grupy w danym okresie. Powiedzmy, że jesteśmy w czwartym okresie. I chcemy przejść od potasu do bromu. Kiedy znajdujemy się w czwartym okresie, to zarówno elektrony walencyjne potasu, elektrony najwyższej energii, jak i elektrony walencyjne bromu będą obsadzone na czwartej powłoce. Liczba atomowa potasu wynosi 19. Podpowiada nam to, że obojętny atom potasu ma 19 protonów i 19 elektronów, w tym jeden na powłoce walencyjnej. Ten elektron jest przyciągany do jądra za pomocą oddziaływania Coulombowskiego pomiędzy ładunkiem dodatnim, protonami znajdującymi się w jądrze, a ładunkiem ujemnym, elektronami, w tym przypadku elektronem walencyjnym. Ale zobacz, jak ta sytuacja wygląda w przypadku bromu. Liczba atomowa bromu wynosi 35. Toteż brom ma o wiele więcej protonów w jądrze aniżeli potas. Obojętny atom bromu ma również 35 elektronów. Brom znajduje się w 17 grupie układu okresowego pierwiastków, co podpowiada nam, że będzie on miał 7 elektronów walencyjnych. Mamy więcej elektronów, jednak w przypadku potasu i bromu, które znajduje się w tym samym okresie, w układzie okresowym pierwiastków, mamy tyle samo powłok elektronowych. W miarę przybywania elektronów rośnie ładunek jądra i elektrony wewnętrznych powłok elektronowych są coraz silniej przyciągane przez jądro i kurczą się rozmiary wewnętrznych powłok. Dlatego w obrębie okresu następuje systematyczne zmniejszenie się promieni atomowych. Jedynie w atomie helowca, kończącego okres, można zaobserwować wzrost promienia wywołany prawdopodobnie odpychaniem elektronów zapełnionej powłoki walencyjnej. Jednak dla helowców stosuje się inny sposób wyznaczania promieni atomowych. Są to promienie van der Waalsa, określone jako połowa odległości, w jakiej położone są atomy, np. helu
w stanie stałym, w którym atomy połączone są siłami van der Waalsa. O tym, czym są siły van der Waalsa, możesz usłyszeć na przykład w filmie z serii o stanach skupienia. Teraz zastanówmy się, jaki pierwiastek ma najmniejszy promień atomowy. Otóż będzie to wodór, ponieważ ma on tylko jeden elektron na pierwszej powłoce. Przeanalizujmy, jak będzie się zmieniał promień atomu wraz ze wzrostem numeru okresu. Kiedy pozostajemy w tej samej grupie układu okresowego pierwiastków, ze wzrostem numeru okresu wzrasta promień atomu. W każdym nowym okresie przybywa nowa powłoka walencyjna i wzrasta odległość zewnętrznej powłoki od jądra. Podsumowując, promień atomu rośnie w dół każdej grupy, w okresie natomiast od strony lewej do prawej maleje.